Cześć, z tej strony trap.pl, a dzisiaj kolejny odcinek, w którym opowiem wam o trzech niezwykle interesujących wiadomościach ze sceny rapu, a dokładniej po kolei. Najpierw wyjaśnię wam kwestię aresztowania NBA Youngboya, no bo niestety, ale coraz więcej wskazuje na to, że następne kilka lat będziemy musieli spędzać bez jego muzyki, a przynajmniej bez jego obecności na rap scenie. No krótko mówiąc, jego sytuacja wygląda, oj, nie za dobrze i dzisiaj dokładnie opowiem wam dlaczego. Sprawa numer dwa natomiast to znów aresztowanie, ale tym razem polskiego twórcy jeden i to na żywo, podczas jego instagramowego live'a. No i szczerze mówiąc, to chyba pierwsza tego typu sytuacja w naszym kraju o charakterze zbliżonym do amerykańskich dymów, no sami zaraz się o tym przekonacie. A na koniec oczywiście nie mogłem pominąć tragicznej wiadomości o DMX-ie, którą żyje obecnie cały świat i dzisiaj opowiem wam trochę więcej o ostatnich dniach i godzinach rapera na naszym świecie, o tym co się z nim działo i jakie ta nowina niosła za sobą konsekwencje. Tak, to wszystko właśnie dzisiaj, zapraszam już was do oglądania. Dobra, ja zabijam, nie chce mi się gadać, to siema. Spalam gibon, duch na do widzenia, kipi wena. Wersy to recepta na mój Prozac, ból to temat. Słowa na karteczkach, jakbym użył Kaiokena. 4-2-0 będzie ponoć scena, ej siema. Spalam gibon, duch na do widzenia, kipi wena. Wersy to recepta na mój Prozac, ból to temat. Polecam wam sprawdzić naszą dzisiejszą piosenkę dnia z linku, który umieszczam w opisie, bądź przy pewnym komentarzu, więc rzuć tam okiem, mordko, jak coś. A, no i jeszcze zanim zaczniemy, mam dla was jedną bardzo ważną informację. No bo jeżeli obserwujecie mojego Instagrama trap.pl News, to pewnie już widzieliście na moich ostatnich relacjach, że nowe przekozackie bluzy są już gotowe i właśnie w ten weekend robiliśmy dla nich sesję zdjęciową. No i co tu dużo mówić, dawno nie byłem z czegoś aż tak dumny, jak właśnie z tych bluz, bo są one po prostu, krótko mówiąc, zajebiste. I to pod każdym względem. Naprawdę, w ostatnich miesiącach bardzo mocno starałem się nad tym, żeby wszystko przy nich dopięte było perfekcyjnie. I chyba też mi się to właśnie udało, bo bluzy są w 100% od początku do końca wykonane w naszych polskich szwalniach, są zrobione z najlepszej jakości materiałów i już na dniach spodziewajcie się ich dropu na trapshop.pl, bo co też ważne by zaznaczyć, ich ilość jest ograniczona, więc jeżeli nie złapiecie się na nie teraz, a na przykład wszystkie zostaną wykupione, to potem już może być ciężko taką bluzę sobie sprawić. Będą one dostępne tym razem już w pełnej rozmiarówce, w czterech kolorach dla mężczyzn, jak widzicie: białym, czarnym, niebieskim oraz brązowym. No i oczywiście nie zabraknie też specjalnego kroju dla pań w kolorze liliowym. No ja się ogromnie jaram, bluzy naprawdę robią robotę. Sam gdy chodziłem w prototypie tej niebieskiej, to w galerii zaczepiło mnie kilka osób, mówiąc, że jest po prostu kozacka. Dlatego jestem pewien, że będziecie z nich ogromnie zadowoleni. I tak jak mówię, ich drop już na dniach będzie miał miejsce, pewnie zaraz po którymś z przyszłych odcinków, dlatego polecam zaobserwować profil Trapshopu na Instagramie, czy też ten mój prywatny, bo pewnie tam info pojawi się wcześniej, najszybciej. No ale dobrze, przechodzimy już do informacji numer 1 dzisiejszego odcinka, czyli do kwestii NBA Youngboya. No bo niestety, ale ten artysta, który już od kilku dobrych lat siedzi w absolutnej czołówce światowej rap sceny, no to niestety, ale w najbliższej przyszłości może też z niej wypaść, bo coraz więcej wskazuje na to, że będziemy musieli z Youngboyem się pożegnać na co najmniej kilka dobrych lat. A to wszystko przez ostatni incydent, który miał miejsce w stanie Kalifornia. Raper miał tam grać swój koncert, na który zresztą już właśnie jechał samochodem z ziomkiem, który prowadził, kiedy to zaczęła ścigać ich policja. Jednak ci, gdy zobaczyli czerwonego koguta, zamiast się zatrzymać, dać się złapać i wyjaśnić sprawę, postanowili przed nimi uciekać i wywiązała się z tego sroga gonitwa. Dosłownie jak w GTA. No bo gdy po kolejnych minutach ucieczki raper nadal nie dawał się złapać, to w końcu Youngboy wbił nawet 5 gwiazdek i zaczęły za nim latać helikoptery. Serio, i tutaj nawet nie żartuję, mówię na poważnie. Ale słuchajcie teraz, ponieważ podobno w końcu na jakiejś ruchliwej ulicy złapano ich pojazd po jakimś rzekomym ryzykownym manewrze policji. W ogóle Youngboy wraz z ziomkiem uciekał Mercedesem Maybach z 2021 roku. Tak tu w ramach ciekawostki wam powiem. No ale po tym jak zostali złapani, policjanci kazali im odsunąć szyby i wyrzucić kluczyki przez okno. I tak też właśnie zrobił kierowca, ale wtedy Youngboy nagle, ni stąd ni zowąd, wyleciał z samochodu i zaczął znów przed nimi uciekać, ale tym razem pieszo. Co więcej, okazało się, że raper jest naprawdę bardzo dobrym sprinterem, bo policja znów nie mogła go schwytać, znów nie mogła na nim nadążyć, póki do akcji nie włączyli specjalnych psów K9, tak zwanych psów służbowych, które wytropiły rapera schowanego na jakimś randomowym podwórku przypadkowej osoby i następnie został on pojmany. A w jego samochodzie, w którym wcześniej uciekali, policja znalazła dwie bronie. I to, co w tej historii najgorsze, to fakt, że przecież raper od jakiegoś czasu był na wolności, ale cały czas miał na sobie zawiasy. Dlatego teraz
teraz może to zwiastować naprawdę grube problemy NBA Youngboya. No bo przecież jeszcze w listopadzie opowiadałem wam o innym incydencie, kiedy to podczas kręcenia teledysku złapano go wraz z 15 innymi ziomkami i też wtedy posiadali oni nielegalną broń i jakieś używki. Ale z tego co kojarzę, nie udało się w żaden sposób udowodnić policji tego, że to wszystko należało do rapera. Teraz natomiast no sprawa jest dosyć klarowna, ponieważ dodatkowo policja posiada nagrania z kamer, w których wyraźnie widać, jak Youngboy wcześniej trzyma te spluwy, chociaż żadnych śladów DNA początkowo na nich nie znaleziono. No i mówi się teraz o minimum od 5 do 10 lat pozbawienia wolności dla tego 21-letniego artysty. Za tą trochę zabawną, ale też oczywiście suma summarum mega słabą sytuację, która najprawdopodobniej zabierze nam rapera i to na długo, jak słyszeliście. Ale to i tak nie wszystko, ponieważ sam osobiście uważam, a raczej przeczuwam, że policja no ma coś jeszcze więcej na tego twórcę. No bo na przykład, choć początkowo sędzia kalifornijski zgodził się na kaucję dla Youngboya w wysokości ponad $500,000, plus do tego zabezpieczenie w postaci jego dwóch nieruchomości wartych ponad $1,5 miliona, to jednak inny sędzia z Louisiany, czyli z rodzinnych stron rapera, postanowił tą kaucję odrzucić, twierdząc, że Youngboy jest zbyt wielkim niebezpieczeństwem dla środowiska, że jest mocno uzależniony od narkotyków, bo nie stawił się on zresztą też niedawno na badania antynarkotykowe, które wchodzą również w program jego zawiasów, i do tego wszystkiego jeszcze próbował uciekać przed policją, i to na 5 gwiazdkach, więc nie zezwolił on na wypuszczenie Youngboya, pomimo tak wielkich kwot, które był w stanie zapłacić. Więc jak dla mnie, może to być po prostu wskazówka ku temu, że najwyraźniej mają oni na niego jeszcze więcej dowodów. Być może wiedzą na przykład o większej ilości zbrodni, których dokonał, o których my jeszcze w ogóle nie wiemy, i za niedługo w sądzie przed nim je wyciągną, bo jeżeli chodziłoby o takie zwykłe posiadanie broni, to przecież przy tak wielkiej kwocie powinni mu pozwolić wyjść na wolność czujnikiem zaczepionym na kostkę, bo taka była początkowo właśnie umowa. Poza tym dodatkowo też wiemy, jak teraz to w tej erze pandemii jest. Zanim te rozprawy sądowe rzeczywiście dojdą do skutku, to możemy czekać na nie nawet ponad cały rok. Więc no cóż, niestety musimy się pożegnać z raperem na najbliższy czas. Nie wiadomo jeszcze na ile, ale jak coś, to standardowo będę was o tym informował. I choć teraz wiadomo, wszyscy jego fani na pewno z tego powodu są ogromnie niezadowoleni, w tym oczywiście też ja, to jednak sam Youngboy najwyraźniej nic sobie z tego wszystkiego nie robi, bo już po sieci latają jego fotki prosto z więzienia, uśmiechniętego w otoczeniu nowej ekipy, więc tym pozytywnym akcentem może sobie zakończmy tę kwestię. Czas na drugi temat w kontekście aresztowania raperów, który dzisiaj omówimy. I tak, tym razem będzie się on tyczył naszego rodzimego, polskiego twórcy, którego kojarzyć możecie pod ksywą Jeden. A jeżeli nie kojarzycie, to już pokrótce wam go też przedstawię, bo Jeden to artysta, który jeszcze do niedawna działał w wytwórni Que Quality. Wydał tam nawet całe swoje 3 albumy. Jednak właśnie też od niedawna rozstał się on z tym labelem i od tego czasu działa już na własną rękę. I trzeba też w jego kontekście na pewno wspomnieć o jego skillsach, bo oprócz tego, że sam nawija, mocno ogarnia to wszystko także od strony producenckiej. To jest rzadkością na pewno u wielu twórców, a niektóre jego kawałki osiągały już milionowe wyświetlenia. Tak, więc to właśnie o nim będzie dzisiaj mowa, no bo kurde. Powiem wam, że to chyba pierwsza tego typu sytuacja na naszej polskiej scenie, która charakterem przypomina zadymy dziejące się w Stanach. I wcale tutaj nie przesadzam, no bo Jeden wczoraj prowadził live'a na swoim Instagramie. Jak widzicie, live'a prosto z samochodu. Kiedy to nagle wraz z kumplem zobaczyli w tylnej szybie, tak samo jak i Youngboy, świecącego się koguta. Dlatego oni postąpili mądrzej i postanowili się zatrzymać. No i zobaczcie, co działo się dalej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaki problem? Kontrola drogowa, niesprawne światło stopu pozycyjne. Jeszcze widzę, że brak pasów. Proszę prawo jazdy, pasażer, dowód osobisty. Proszę bardzo. Jak widzieliście, panowie dali policji swoje dowody tożsamości i następnie chwilkę czekali grzecznie w samochodzie, aż tam nastąpią wszystkie odpowiednie procedury. Jednak no właśnie, po powrocie policjanta stała się rzecz, no krótko mówiąc, niespodziewana. Sami zobaczcie, co dokładnie. Dobrze, kierowca wyłączy silnik. Wyłączy silnik kierowca. A jaki jest problem? Proszę wyłączyć silnik, położyć klucze na podszybiu. A o co chodzi? Wykonujemy polecenie. Pasażer zostaje w aucie, pan wychodzi z auta. A dlaczego mam wychodzić? Wykonuje pan polecenia. Wychodzi pan z auta. Ale, o co ale, pan, ale panowie! Ej! Ej! Pasażer w środku! Do auta!
I tak właśnie jeden został aresztowany, na żywo, na swoim live'ie. I to jak widzieliście, w bardzo mocno agresywny sposób został pojmany przez panów policjantów. No i właśnie zaraz po tej sytuacji pisaliście do mnie na Insta, żebym bliżej zbadał tę sprawę. Dlatego skontaktowałem się z osobami bliskimi raperowi, którzy następnie wytłumaczyli mi tą całą historię. I chciałem właśnie w tym momencie pokazać wam te wiadomości. Jednak w sumie, to przecież najlepiej całą sprawę wytłumaczy wam sam raper, który za pośrednictwem swojego adwokata wczoraj zamieścił takie oświadczenie na swojej fanowskiej grupie. Posłuchajcie. A więc Bartkowi zostały przedstawione dwa zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, mianowicie artykuł 55 punkt 1 oraz artykuł 56 punkt 1. Bartek do niczego się nie przyznał. Nie zna i nigdy nie widział osoby, która go pomówiła. Całe zdarzenie, o które się rozchodzi, miało miejsce ponad półtorej roku temu, a policja i prokuratura wysłały pisma z wezwaniami do przesłuchania na błędny adres, przez co koniec końców doszło do sytuacji widocznej na live'ie. Bartek nie wiedział o tym, że jest poszukiwany i jakiekolwiek organy ścigania czegoś od niego chcą. Natomiast w ostatnim czasie często podjeżdżali pod dom, w którym aktualnie mieszka. Robimy wszystko, żeby teraz wyjaśnić tę sytuację, a Bartek mógł wrócić do domu. To cel numer jeden. Celem numer dwa natomiast będzie pociągnięcie do odpowiedzialności karnej policjantów, którzy podejmowali wobec Bartka czynności, a według nas przekroczyli swoje uprawnienia, a części procedur nie dopełnili. No więc cóż, nic dodać, nic ująć. Jak coś więcej się dowiemy, to dam wam znać. A my przechodzimy już dalej. No ostatni dzisiejszy temat to oczywiście kwestia DMX-a. No bo na pewno już też słyszeliście o tej tragicznej nowinie, że raper w Weekend odszedł z naszego świata po tygodniu nieustannej walki lekarzy o wyciągnięcie go ze stanu krytycznego. No bo zresztą już w jednym z ostatnich odcinków opowiadałem wam o tym, w jak bardzo złym stanie był raper, o tym, jakie miał problemy z używkami, o tym, że liczne odwyki nic mu nie pomagały i o tym, że w zeszły weekend po przedawkowaniu i ataku serca trafił na oddział intensywnej terapii w Nowym Jorku, gdzie bez przerwy walczono o jego życie. I następnie media cały czas podawały coraz to nowsze informacje o jego stanie zdrowia. Codziennie praktycznie pojawiały się o tym jakieś artykuły, często też podające nieprawdziwe informacje, jak na przykład to, że podobno u DMX-a zdiagnozowano koronawirusa. Jak coś, to był fake. Co chwilę też wszystkie źródła zmieniały swoje zdanie na ten temat. Bo raz na przykład mówiono, że jest DMX-em coraz lepiej, za chwilę natomiast, że nie ma już praktycznie żadnej nadziei, że wydobrzeje. Dlatego teraz powiem wam, jak naprawdę to wyglądało, jak przebiegały te ostatnie dni rapera. Tak więc, no niestety, jak się okazało później, to zaraz po tym ataku serca mózg rapera na 30 minut całkowicie obumarł. To znaczy, był już całkowicie pozbawiony tlenu, ale po kolejnych kilku reanimacjach udało się go w końcu przywrócić do życia. Udało się przywrócić tlen i właśnie od tego czasu DMX wegetował w szpitalu. Był podpięty do respiratora, jednak no też oczywiście, takie zmiany w mózgu zostawiły po sobie bardzo mocne ślady. No już po prostu wtedy było prawie pewne, że nigdy nie powróci on do pełni sprawności. O ile w ogóle kiedykolwiek powróci do jakiejkolwiek sprawności. No i idąc dalej, to po prostu z dnia na dzień kolejne badania przynosiły tylko coraz to gorsze informacje. I rodzina rapera musiała coraz mocniej zastanawiać się nad decyzją odnośnie przyszłości DMX-a. Wiecie, czy nadal walczyć o niego i liczyć na cud, czy może w końcu godnie go pochować i dalej już nie męczyć. I tak, jeszcze w piątek menedżer rapera z rana nagrał takie wideo, którym mówił, że pojawiają się w internecie fake informacje odnośnie śmierci DMX-a i że raper cały czas trzyma się przy życiu i żeby się za niego modlić. To niestety, ale dokładnie tego samego dnia, w okolicach godziny 18-19, nagle cały świat obeszła już tym razem oficjalna wiadomość, że DMX-a już z nami nie ma na naszym świecie, że szkody, które wyrządziło mu przedawkowanie narkotyków, były zbyt duże i że to już jest niestety koniec życia 50-letniego DMX-a, czyli no na pewno absolutnej legendy rapu już na zawsze. Rodzina rapera z tego też powodu od razu wydała oświadczenie do internetu, w którym stwierdzili oni, że raper walczył ze wszystkich sił do końca, że jego muzyka już na zawsze z nami pozostanie i podziękowali oni oficjalnie wszystkim fanom za ogromne wsparcie, które otrzymali. I oczywiście, jak to zwykle przy tego typu sytuacjach bywa, muzyka DMX-a w ostatnich dniach króluje na wszystkich platformach, na przykład na takim iTunes, w top 20 piosenek Globu. W Weekend aż 15 z nich należało właśnie do DMX-a. I co też ciekawe, w rodzinnym mieście rapera prawdopodobnie za niedługo powstanie jego pomnik. No ogólnie to dużo więcej tego typu miłych akcentów miało miejsce w ostatnich dniach, ale już może nie będziemy więcej tego rozgrzebywać. Lepiej będzie, jak jeszcze na koniec pokażę wam parę fajnych obrazków, które mogą chwycić za serce, jak to na przykład raper bawił się ze swoimi dziećmi. Widać, że był dla nich na pewno bardzo dużym oparciem i pokażę wam też bardzo ciekawą wypowiedź DMX-a, być może wręcz proroczą. I could drop dead right now.
Listen. If I was to drop it right now, my last thought would be, I've had a good life. Okej, więc myślę, że takim, choć trochę pozytywnym akcentem możemy zakończyć ten dzisiejszy materiał. Dlatego przypominam o obserwowaniu Instagrama Trapshopu lub mojego po informacje odnośnie dropu blues, no bo tego przegapić mordo nie możesz. Subskrybujcie również kanał po więcej rapowego kontentu. Oj, tutaj tego na pewno wam nigdy nie zabraknie. Zostawiajcie łapkę w górę, wpadajcie na trap.pl info po najszybsze newsy ze świata rapu. A tymczasem ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!